Grudziądzu obchodziliśmy 32. rocznicę śmierci Bronisława Malinowskiego. Ruszyła 18. edycja Grudziąckiej Jesieni Poezji. W 32. rocznicę śmierci Bronisława Malinowskiego przedstawiciele samorządu, a także szkół złożyły kwiaty na mogile i pod pomnikiem mistrza olimpijskiego. W tym dniu warto przypomnieć sobie, kim był i jakimi zasadami kierował się w życiu Bronisław Malinowski. Był lekkoatletą, mistrzem olimpijskim na 3000 metrów z przeszkodami i wicemistrzem olimpijskim. Jest patronem naszej szkoły ZSO nr 3 w Grudziądzu. Był słynnym biegaczem, który biegał przez przeszkody najczęściej. On jako młody człowiek no po prostu osiągał sukcesy ciężką pracą. Zasłynął z tego, że pobił światowe rekordy w biegach ze przeszkodami na 3000 metrów. Trenował w Grudziąckim Klubie Sportowym Olimpia. Urodził się 4 czerwca 1951 roku w Nowem. Jego rodzice, matka była Szwedką, a ojciec był żołnierzem. W roku 1981 niestety Bronisław Malinowski zginął na wypadku samochodowym w Moście. Do tragicznego wypadku doszło 27 września 1981 roku w godzinach wieczornych na Grudziąckim Moście. By uczcić pamięć Bronisława Malinowskiego, szkoły w Polsce to właśnie jego wybrały na swego patrona. W 1984 roku Bronisław Malinowski został patronem tej szkoły. Myślę, że na pewno dlatego, że był znamienitą postacią Grudziądza, przede wszystkim znakomitym sportowcem i też dla uczniów wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o jego wytrwałość, hart ducha, wytrzymałość, taka odpowiedzialność. To są cechy, którymi młodzież teraz właściwie powinna się kierować, a których często brakuje. Wybór ten nie jest przypadkowy. Uczniowie identyfikują się z postawą życiową i dokonaniami. Po prostu chcą docenić w ten sposób wartości, które sobą reprezentował mistrz olimpijski. Na każdym poziomie właściwie edukacyjnym, bo mamy tutaj w naszym szkole, w naszym zespole szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, na wszystkich poziomach występują klasy sportowe. Liceum już jest typowo sportowe, to nasze liceum. Co prawda może nie tak bardzo lekkoatletykę tutaj preferujemy, a wioślarstwo i kolarstwo. Jednakże jest to klasa sportowa, czyli osoby o takim charakterze, harcie ducha jak Bronisław Malinowski znajdują się w tej szkole. Można z niego brać przykład. Był bardzo wytrwały, dążył do swego i się nie poddawał. Mimo iż miał może gorsze warunki niż inni biegacze z przeszkodami, no mimo to nie poddawał się. Fajnie jest mieć takiego patrona szkoły. Bardzo fajnie, jest dla mnie takim autorytetem. Chciałabyś tak jak on osiągnąć kiedyś sukces? Chciałabym bardzo. Zawsze chciał jak najlepiej pobiec w swoich zawodach i bardzo dobrze się motywował. Uważam, że Bronisław Malinowski jest obecny w naszej szkole, że to nie jest tylko papierkowa nazwa, że szkoła jest imienia Bronisława Malinowskiego, gdyż wszędzie są obrazy naszego patrona. Można dostrzec dużo zdjęć z jego biegów i bardzo ważne są też dla nas biegi Bronisława Malinowskiego, które często są tutaj organizowane. Także dużą wagę uczniowie przywiązują do biegania na kilometr podczas zajęć wychowania fizycznego. Jakby nie patrzeć, nasze liceum jest liceum sportowym, także staramy się uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, zawodach. U nas w klasie jest kilka wioślarzy, są kolarki, mamy nawet jednego lekkoatletę, mamy też kolegę, który jest piłkarzem. 32 lata temu sportowy świat pożegnał go z wielkim bólem. Dziś dla młodych pokoleń jest autorytetem i nadal mówi się o nim nie tylko w świecie sportu. Grudziącka Jesień Poezji już po raz 18 zawita do naszego miasta. Już dzisiaj w Bibliotece Miejskiej rozpoczęły się warsztaty poetyckie. W planie, prócz podnoszenia swoich umiejętności przez młodych poetów, nie brakuje również spotkań z bardziej doświadczonymi przedstawicielami literatury pięknej oraz promocji tomiku wierszy nieżyjącego już autora Janusza Lepkę. Po kilkunastu latach udało się zebrać jego wiersze niepublikowane i dzięki bibliotece, ja jestem redaktorem, wydajemy ten tomik. Jutro zapraszam na pewno bardzo ciekawe spotkanie z Adamem Ziemianinem, który przyjechał do nas z Krakowa, znany to już w kraju poeta,
poeta liryczny, pięknie opowiada o swojej poezji i będzie to niewątpliwie godzina bardzo ciekawa. Będzie też spotkanie ze mną jutro w sobotę po spotkaniu z Ziemianinem. Ja będę mówił o swojej najnowszej książce Wewnątrz leśnego czasu. Tegoroczna Grudziądzka Jesień Poezji jest trzecią zorganizowaną w murach Biblioteki Miejskiej. Poprzednio pod nieco innym szyldem i ze znacznie większym zasięgiem terytorialnym odbywała się nad Jeziorem Rudnickim. Rzeczywistość często sprowadza również poetów na ziemię i piszących, więc musieliśmy zmienić miejsce warsztatów i od trzeci rok z kolei jesteśmy w Bibliotece Miejskiej, więc w tej chwili ograniczamy się raczej do tu, gdzieś w pobliżu Grudziądz i okolica. 18. jesień z poezją odwiedził Adam Ziemianin, krakowski poeta urodzony w Muszynie. Autor tomiku poezji Makatki będzie opowiadał młodym mieszkańcom Grudziądza i okolic o własnych przeżyciach z poezją oraz wskaże, jaką ścieżką powinno się podążać przy pisaniu własnych dzieł. Będę bardzo szczególnie zwracał uwagę na wszelkie podpowiedzi takie, żeby młodym ludziom pomóc. Jak coś będzie takiego, co by wyraziło w tych utworach, to będę starał się jakoś naprowadzić na lepsze. Więc będziemy pracować nad ich pisaniem, nad ich wierszami, będziemy rozmawiać o poezji, będziemy rozmawiać o ich potknięciach, błędach, czego nie należy, po prostu mówiąc najkrócej, budować ich świadomość. Według uznanego polskiego poety współczesna poezja w naszym kraju jest na światowym poziomie. Nie mamy się czego wstydzić, mamy już nie żyjących, co prawda, dwóch noblistów, bo i Czesław Miłosz, i Szymborska, ale wielu, wielu innych. No i młoda poezja też się bardzo dobrze sprawdza. I można tylko być dumnym, że pisze się po polsku. Udział w warsztatach bierze 15 uczestników. W większości są to Grudziądzanie, choć zdarzają się też osoby z okolic naszego miasta. Tak jak Michalina, która na spotkanie z poezją przyjechała z Gruty. Myślę, że to świetna okazja, żeby rozwijać nasze artystyczne zdolności. Myślę, że poeci, którzy tutaj przyjechali, pomogą nam poznać, mogą nam znaleźć jakąś drogę we własnym rozwoju. Jednak zdecydowaną większość uczestników stanowią Grudziądzanie. Ja uwielbiam pisać, uwielbiam literaturę. Nie tylko lirykę czy epikę, ale ogólnie rzecz biorąc literaturę. Kocham język polski. Pisanie sprawia mi olbrzymią przyjemność. Takie warsztaty rozwijają nasze horyzonty, poszerzają nasze wiadomości z pogranicza literatury, a także pozwalają zawrzeć nowe znajomości i ukazać, że młody człowiek to nie jest tylko osoba siedząca przed internetem i uzależniona od portali społecznościowych, ale także bardzo kreatywna, pomysłowa i mądra przede wszystkim. Zakończenie tegorocznego spotkania z poezją odbędzie się w niedzielę. To właśnie wtedy uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. W niedzielę kończymy nasze spotkanie Grudziądzką Jesień Poezji, kończymy turniejem jednego wiersza, czyli ci, którzy tutaj są, będą zgłaszać po jednym wierszu. My ocenimy. Gdyż no tak to jest przyjęte od zawsze i nic tutaj mądrzejszego nie da się wydumać, nagrodzimy wiersze najlepsze i to zawsze jest dla nich przeżycie. Niech uczestnikom 18. edycji Grudziądzkiej Jesieni Poezji przyświecą słowa Andrzeja Sapkowskiego, polskiego pisarza fantazy. Na tym polega rola poezji, mówić o tym, o czym inni milczą.